Siemanko, słuchajcie, dzisiejszy odcinek będzie poświęcony zabezpieczeniu wnętrza. Tutaj mamy taką Skodę, już widzieliście ją wcześniej, teraz przyjechała na zabezpieczenie wszystkich pianobleków, czyli wszystkich tych dekorów, które tutaj występują. I jedynym słusznym zabezpieczeniem jest zabezpieczenie folią PPF. I słuchajcie, to jest naprawdę, nie jest to duży koszt, ale macie spokój i nie musicie się martwić, że to się rysuje i brzydko wygląda przede wszystkim, bo jak jest nowe, wygląda to nawet przyzwoicie, ale później z czasem użytkowania jest to tragiczne i po prostu psuje efekt wizualny wnętrza. Dlatego pokażę Wam, co trzeba zrobić, żeby tego uniknąć. No i tak, patrzcie, słuchajcie, tu mam taki rysuneczek, prawda? Ten rysuneczek jest przerzucony tutaj na tą folię. Tu są wycięte wszystkie formatki, czyli nic prostszego. Podajecie model auta, rocznik, wszystko i firma, która posiada w swojej ofercie formatki, wycina je Wam i wysyła. I nic prostszego, po prostu przerzucacie, tutaj macie wszystko rozpisane, gdzie co jest. Tutaj mamy licznik, tutaj mamy LCD, no i tutaj dekory, prawda? Wszystko jest tutaj przerzucone. I sobie bierzecie stąd, przeklejacie na wszystkie dekory, które tutaj macie wewnątrz samochodu. Za chwileczkę zaprezentuję, jak to wszystko wygląda w praktyce. I teraz tak, oczyszczamy powierzchnię, tutaj już jest wszystko odtłuszczone. Teraz musimy ściągnąć wszystkie pyłki, żeby nam pod folię nie weszły. Bierzemy formatkę. Spryskujemy jedną, jak i drugą powierzchnię. I przyklejamy. Łapiemy sobie pierwszą krawędź. It was at this moment that he knew. He fucked up. I sprawdzamy, czy jest równo formatka zamocowana. Następnie raklujemy całość. Praktycznie już mamy, jednak jeszcze pasuje spryskać delikatnie alkoholem. Tej fibrze już podziękujemy. Spryskujemy same krawędzie. I raklujemy ponownie. Przycieramy szmatką tutaj do sucha. Ostatni etap to wygrzanie folii i sprawdzenie, czy wszędzie nam dobrze leży. Ewentualnie można gdzieś zawsze dociąć, ponieważ czasami formatki są troszeczkę większe.
Sprawdzamy, czy wszystko jest ok. Jeśli wszystko jest ok, to lecimy dalej. W tym przypadku etap pierwszej formatki mamy za sobą. Lecimy z kolejnym. Mamy skończoną, pianobleki zabezpieczone foliami, także już nie będą się rysować i będą wyglądały przez długi czas naprawdę świeżo. Jeżeli zamawiacie formatki, to starajcie się zawsze zamówić je ciut węższe, czyli wszystkie formatki muszą być o milimetr mniejsze względem całości, ponieważ musicie uniknąć jakby docinania później tej folii, ponieważ ona się nie będzie chciała Wam zawinąć, więc tak naprawdę w tych formatkach to jest najważniejsze, bo jeżeli zamawiamy formatki, no to chcemy po prostu je zaaplikować i bez zbędnego docinania po prostu wykonać usługę. Dlatego zawsze, jeżeli ja zamawiam, to zamawiam je pomniejszone, jeżeli chodzi o dekory wewnętrzne. Mam nadzieję, że komuś przyda się ten tutorial i ktoś wyciągnie z tego pożyteczną lekcję. Oglądajcie nas dalej, zapraszam do subskrypcji naszego kanału, jak i na inne social media. I co? I widzimy się w kolejnym tutoriale, ewentualnie na jakimś lifestyle'owym odcinku, bądź na jakimś większym projekcie. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!